Lubisz jeść różnokolorowe potrawy? Tak? W takim razie pospiesz się i obejrzyj nasz nowy challenge. Jemy dania tego samego koloru na Multi du Fun. Wow, to fontanna! W dodatku czekoladowa. Super! Jakie dobre! A oto porcje dla was. Wow, to różowe, super pyszne pączki. Ale fajny niebieski żelkowy miś. Co za soczysty kawałek sera. Czekolada i ser to dziwna kombinacja. Wow, ojej. To jest naprawdę dobre. Spróbuję teraz. Niestety smakuje okropnie. To straszne, nie patrz. Fu, paskudztwo. Mam pomysł, potrzebuję natychmiast kilku pomocników. A, to szczury. Uważaj, mój misiu. Myszy mają ser, a ja fontannę. Dziękuję, przyjaciele. Wykonaliście świetną robotę. Kate, twoja kolej. O, poszły sobie. Uwielbiam pączki. A z czekoladą są jeszcze smaczniejsze. Też chcemy spróbować. Patrzcie, zamierzam zjeść wszystkie naraz. To jest wspaniałe. Daj spróbować. Mnie też. Nie, wszystkie zjadłam. Pączki to najlepsze jedzenie na świecie. Andy, teraz ty. Wow. Ojej. Czas to spróbować. Ja też chcę. To jest takie dobre. Andy, masz dziwny kolor. Co jest? Jestem teraz zupełnie niebieski. I taki elastyczny. Patrzcie, jak mój palec się rozciąga. Wow. Mam pomysł. Kate, ktoś cię woła. Cześć, Monika. Teraz mogę częściej się z nich nabijać. Wow, dziewczyny, ale macie pyszności. Cały kubełek pysznych lodów Baskin Robbins. Uwielbiam je. A ja mam ogromnego, pysznego burgera. Co? A dlaczego ja mam mrożonego kurczaka? Będziesz musiała go zjeść. Nie ma mowy, żebym to zjadła. Zacznę pierwsza. Ten aromat to po prostu bomba. Ale czegoś tu brakuje. No, teraz idealnie. Możemy zaczynać. O nie, łyżka utknęła. No wyłaź. Nie, teraz jestem cała w lodach. Ale z ciebie bałaganiara. Już nic z tym nie zrobię. Będę musiała jeść w taki sposób. I tak są pyszne. I takie oświeżające. I jeszcze jak. Tu się robi coraz zimniej. Jej, ona naprawdę kocha lody. Chyba się przeziębiłam. Wiem, muszę się natychmiast rozgrzać. Od razu lepiej. Czas się tego pozbyć z moich włosów. Hurra, znowu mam idealną fryzurę. Betty, twoja kolej. Chętnie. Ale najpierw założę rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. Gotowe? Wow!
Jakie to jest pyszne! Czekam na moją porcję burgera. Ja też. Come on! O nie, musimy się ewakuować. Czekamy na ciebie. No chodź tu do nas. Nie! To najsmaczniejszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Awesome! Yummy! What? No zostaw nam trochę. Yummy. Sorry, dziewczyny, ale wszystko zjadłam. What? Nawet kawałka nie zostawiła. Kate, teraz ty. To jest takie paskudne i zimne. No zjadaj to, no dalej. Fu, to jest ohydne. No! Nie tknęłabym tego. No zjadaj do końca. Nie, to ponad moje siły. No. To czekoladowa fontanna. Uwielbiam. Chcę spróbować. Łapcie swoje smakołyki. O nie, cytryny, nie znoszę ich. Żelkowe gałki oczne, moje ulubione. A ja mam lody. Monika, zaczynaj. Dlaczego mam takiego pecha? Znowu te cytryny. Dobra, spróbuję. Okej. To całkiem smaczne. O nie, to jest kwaśne. Ohyda. Nie, nie dam rady tego zjeść. Moja kolej. Uwielbiam żelkowe oczy. Są takie sprężyste. Co? A gdzie są moje oczy? Where? What? A, tu są. One mrugają. Andy, lepiej ich nie jedz. Za bardzo mi smakują. Wow. Patrzcie, mam trzecie oko. Daj spróbować. Nie. Okej. Twoja kolej. Nareszcie zjem pyszne lody. O, spójrz, tam jakiś ptaszek leci. Ja trochę udekoruję twoje lody. Nic nie widzę. A, zabierz to ode mnie. Jestem cały w lodach. Ale to co, i tak je uwielbiam. Okej. Mam smak Huby Buby. A ja czekoladowy. Uwielbiam czekoladę. Yummy. Fuj, a dlaczego ja mam smak pasty do zębów? Ja zacznę. Wow! Smakuje wyśmienicie. Ale czegoś tu brakuje. O, to jest to, czego potrzebuję. Mam nadzieję, że wyjdą z tego ogromne balony. No. Come on! Pięknie pachnie. Co? Suzy, ugryzłaś łyżkę. Ona jest jadalna i bardzo smaczna. To niesamowite. I bardzo pyszne. O, została mi jeszcze cała strzykawka. Spójrzcie, zaraz będzie największy balon w historii. Uważaj! Mam pomysł. Właśnie tego potrzebuję. Ah!
Jesteście okropne. Teraz ja. Nie, przecież mam smak mięty. Mam pomysł. Zjem łyżkę. I na tym koniec. Yummy. Gotowe. Nie, to niezgodne z zasadami. Musisz zjeść wszystko. No jedz. Nie chcę. No to ja ci pomogę. Fu, to obrzydliwe. No, tak lepiej. Mam pomysł. Poczekaj. Tak trzeba to zrobić. Hej, teraz twoje zęby będą błyszczeć. Wow, wspaniale. To dopiero olśniewający uśmiech. Teraz moja kolej. Czekolada w czekoladowej łyżce to podwójna uczta. To jest takie pyszne. Niesamowity smak. Mogłabym to jeść do końca życia. Daj mi spróbować. Nie, to moje. No to smacznego. Zostaw to, to moje. Dobra, no to trzymaj. To jest naprawdę dobre. Sorry. Wow, automat z gumami. To niesamowite. Zawsze chciałam taki mieć. Myślę, że mój wygląda o wiele ciekawiej. Ma też naprawdę ładny kolor. Lepiej spójrzcie tutaj. To dopiero jest fajne. Automat z czekoladowymi gumami. Zak naprawdę jest szczęściarzem. Jaka duża porcja. Myślę, że nie liczy się ilość, tylko jakość. Patrzcie. Właśnie trafiłam w dziesiątkę. Co za szczęście. Dostanę smaczną gumę do rzucia. Szkoda, że jest tylko jedna. Uznajmy, że to dopiero początek. Nie jest źle. No to kontynuuję. Pierwsza wpadka. Spróbuję jeszcze raz. Znowu nie trafiłam. No dalej, dalej. Głupia maszyna. Prawdopodobnie się zepsuła. Albo jesteś fajtłapą, jedno z dwojga. Po co ci taki malutki młotek, Suzy? Masz rację. Lepiej użyję młota Kowalskiego. O mój Boże, Suzy postradała zmysły. Zak, boję się. Może nas zaatakować. Nie martwcie się, chcę tylko wydostać swoją gumę. Udało się. To jest pyszne. Warto było podjąć ten wysiłek. Bardzo mi się podoba. To jest to. Teraz jestem naprawdę szczęśliwa. No co tak na mnie patrzycie? Nie macie czego zazdrościć. Jestem po prostu bardzo sprytna i wymyśliłam genialny plan. Brawo, Suzy. To naprawdę było wspaniałe. Mamy jednak nadzieję, że nie będę musiała uciekać się do żadnych sztuczek, żeby zdobyć gumę. Myślę, że trzeba się tylko troszeczkę postarać. Mary, ile jeszcze zamierzasz się tym bawić? To bardzo długo trwa. Zaufaj profesjonaliście, zrobię to w kilka sekund. Wow, Zak, nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze w to grać. Nie będę ukrywał, że mam talent. Została jeszcze tylko jedna guma do rzucia. Poczekaj chwilkę. Gotowe. Wyciągnąłem je. Brak mi słów, to wspaniałe. Aż żal się z nimi rozstawać. Sam z chęcią bym ich spróbował. Ale różowy w ogóle do ciebie nie pasuje. Oddaj mi tę gumę. Co ty robisz, Mary? Tak ciężko pracowałem, aby je zdobyć. Gumy są moje i kropka. A przy okazji zobacz, jakie balony można z nich zrobić. Nigdy więcej nie będę nikomu pomagać. Dobrze, że mam maszynę pełną gum. Wystarczy, że wrzucę do niej monetę i są moje. Świetnie, to działa. Nadchodzą smakołyki. Wreszcie mogę sobie sprawić przyjemność. Spójrzcie na te wszystkie gumy. Żadna z was tak dużo nie dostała. Możecie mi zazdrościć. Gdybyście się ze mną podzieliły, to bym was poczęstował. Ale nie róbcie sobie nadziei.
Pokażę wam, jak robić balony. Fajnie mi to wychodzi, prawda? Jaki ogromny! Zak, tylko nie przesadź z tą wielkością. Pomocy! Odlatuję! Ostrzegałam cię, trzymaj się! Mary, nie możemy go zatrzymać! Ściągnijcie mnie z powrotem na ziemię i oddajcie mi moje spodnie! O nie, ja spadam! Wygląda na to, że wraca. Zabierz stąd te spodnie, Suzy. Oj! Znów tu jestem! Wszystko okej, Zak. Możesz się wyluzować. Zaraz po tym, jak się ubiorę. Twoje spodnie są tam. Fuu, jak to śmierdzi. Nienawidzę ryb. Mogę tego nie jeść albo przynajmniej zatkać nos. Zielone chipsy, to niesamowite. Mam szczęście. Możecie mi pogratulować. Spójrz tutaj, to ja dostałam najlepszy przysmak. Rewelacja, to lody. Wygląda na to, że tylko ja mam pecha. Nie chcę jeść tej ryby. Lili, proszę, pospiesz się. Ale jak ja mam to włożyć do ust? To jest okropne. Może słodki lukier to naprawi? Oczywiście mam wątpliwości, ale warto spróbować. Do czego jest ci potrzebny? Jedz bez lukru. Monika, to okrutne. Jak mogłaś mi to zrobić? Zapamiętam ci to, ale chcę to mieć już za sobą. Nie, słodka polewa wcale nie pomogła. Nie będę tego jadła. Patrz, Jess, ryba spadła prosto na głowę Lili. Nie ma w tym nic zabawnego. Przestańcie, wyrzucę ją. Co to jest? Latająca ryba? One istnieją? To obrzydliwe. Jeśli się dowiem, kto to zrobił, będzie miał kłopoty. Przepraszam. Mam nadzieję, że nigdy się nie spotkamy. Monika, teraz ty. Nie mam nic przeciwko. Chipsy na mnie czekają. Myślę, że dzięki lukrowi będą jeszcze smaczniejsze. To idealne połączenie smaków. O tak, nie myliłam się. To jest po prostu bardzo pyszne. A może wleję polewę prosto do puszki? Jestem pewna, że jedzenie będzie wygodniejsze, a co najważniejsze, smaczniejsze. Super, no to próbuję. Gdzie są chipsy? A, oto i one. Chodźcie prosto do mojej buzi. Strasznie zazdroszczę Monice. Ja też chętnie spróbowałabym czegoś smacznego zamiast ryby. A ja nie jestem zazdrosna. Moje lody są fajniejsze niż zielone chipsy. Spójrzcie na ten słoneczny kolor. A do tego smakują bosko. Jestem pewna, że dzięki lukrowi będą jeszcze lepsze. To jedyna rzecz, której tu brakuje. Poza tym mój deser jest po prostu doskonały. Jak pięknie to wygląda. Naprawdę kusząco. Wezmę łyżkę i spróbuję. Kremowy smak, owocowe nuty i słodycz lukru. To prawdziwa bomba. Spodobałoby się wam. Nie mamy co do tego wątpliwości. Ups, chyba zaczyna się u mnie kaszel. Lili, spójrz, oddech Jess jest lodowaty. Tu jest tak zimno. Przestań, zanim zamarzniemy. Chciałam, żebyście się troszkę odświeżyły. Przesadziłaś. Chyba macie rację. Przykro mi, źle obliczyłam swoje siły. Bella, jesteś gotowa do obejrzenia naszych nowych potraw? Sprawdź pierwsze, co dostałyśmy. Nie wiem, co to jest. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Myślisz, że to może dobrze smakować? Według mnie wygląda całkiem nieźle. Spójrz, jaka niezwykła nakrętka. Czas dowiedzieć się, co kryje się za tym ładnym opakowaniem. Jakie to pyszne! Nie mogę się oderwać. Wiedziałam, że ci się spodoba. Teraz twoja kolej. Żelkowe rekiny, fajnie. Są takie słodkie, aż szkoda je jeść. Ale to mnie na pewno nie powstrzyma. Zobaczmy, co jest w środku. Urocze żelki, tak jak mówiłam. Prosto do moich ust. Mam cię. Świetnie, bardzo smaczne. Mówisz o nich tak apetycznie i jesz je jeszcze bardziej apetycznie. Chciałabym spróbować przynajmniej jednego żelka. Monika, coś wymyśliłam. A co, gdybyśmy połączyły siły? Zorganizujmy zawody wędkarskie. A twoje rekiny będą naszym połowem.
Przygotowałam już dla nich basen, patrz. Co ty wymyśliłaś, Bella? Nie mam czasu na zajmowanie się bzdurami. Okej. Ale spodoba ci się, zobaczysz. Dobra, spróbujmy, bo się nie odczepisz. No i co dalej? Nie. A, zapomniałam o wędkach. Hallelujah. Nie można się bez nich obejść podczas łowienia ryb. Ta jest dla ciebie. No i co mam z nią zrobić? Powtarzaj za mną. Trzeba zarzucić przynętę i czekać. Dlaczego nic nie bierze? Nie rozumiem. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Chyba mam. Mogę ją wyciągać. No niezły połów. Zaczynam lubić wędkarstwo. Bardzo mi się podoba. W końcu udało mi się spróbować twojego żelka. Ja też chcę coś złowić. Wow, co to jest? Tablica z wynikami? Nie wiedziałam, że ze sobą rywalizujemy. To nawet lepiej. To mi daje nową motywację. No to łowię. Nie gadaj, tylko zarzucaj wędkę. Chyba nie umiesz łowić ryb. Właśnie, że umiem. Zobacz, ile ryb złowiłam naraz. Nie wierzę. Ustawiłaś to. Nieprawda, mam po prostu lekką rękę i jestem szczęściarą. Nie będziemy już potrzebować twoich wędek. Połów jest mój. Wreszcie będę mogła w spokoju delektować się smakołykami i nie będę musiała zajmować się bzdurami. To jest takie dobre. Nadal jestem w szoku. Muszę natychmiast pozbierać szczękę. Pogódź się z tym. Jestem najlepsza. Nie jestem w nastroju, nie musisz się ze mnie nabijać. Muszę coś wymyślić, żeby poprawić sobie humor. Chyba napiję się czegoś gazowanego. Cieszę się, że jeszcze troszkę zostało. Dzięki temu czuję się troszeczkę lepiej. A z żelkami byłoby jeszcze lepiej. Szkoda, że nigdy się tego nie dowiesz. Bardzo zabawne, bardzo zabawne. Kolorowe smakołyki już się skończyły, dlatego udajemy się do lodówki, żeby znaleźć tam coś ciekawego dla kolejnych wideo. Wkrótce będzie ich jeszcze więcej.